Witajcie na kanale Planet Creator, ja jestem Pabellus, a to jest kolejny odcinek Planet Zoo z naszym ogrodem zoologicznym Afrikana. No i tak jak słuchajcie, obiecałem w poprzednim odcinku, że będą zwierzątka, tak, będą zwierzątka. I teraz rzecz jest następująca. Nagrałem tutaj tworzenie tego wybiegu, ale oczywiście nie obyło się bez problemów, może nie tyle technicznych, bardziej problemów związanych z moją koncentracją. Nie sprawdziłem, czy mikrofon jest włączony i sobie gadałem do wyłączonego mikrofonu. Można? Można. Oczywiście. To pozwólcie, że opowiem, co tu się znajduje. Słuchajcie, tutaj znajdują się mrówniki afrykańskie. Dosyć ciężko było je zdobyć. Za samicę zapłaciłem 10 tysięcy kredytów. Tylko po to, żeby były. Mamy tutaj malucha, ale niestety maluszek... Może w ten sposób. Maluszek to jest taki zwykły, może wezwijmy od razu dozorcę, bo widzę, że głodne są. I trzeba przyznać, że daleko dozorcy mają, więc zastanawiam się, czy tutaj nie postawić budynku dozorcy, tak żeby oni sobie tutaj przychodzili. Tu jest wejście do wybiegu. I takie obudowałem, taką budkę zrobiłem. Myślę, że może być takie coś. I jeżeli chodzi o ogrodzenie, no to... Jest takie to afrykańskie ogrodzenie, które my tutaj zawsze sobie robimy. Wybieg, wielkość wybiegu, słuchajcie, 564 metry kwadratowe. A co dzisiaj zrobimy, słuchajcie? No, skoro mrówniki afrykańskie, no to może wejdziemy w mrówkojady. Ja kupiłem co prawda mrówkojady, natomiast nie wiem, co się dzieje na rynku, jakiś deficyt jest, nie wiem, czy ludzie nie hodują tych mrówkojadów, czy o co chodzi. I musiałem kupić za gotówkę, także zaczynamy, słuchajcie. Przygotujmy sobie, może wydłużmy sobie tę trasę, żeby mieć ciut więcej miejsca. Okej. Okay. Tory, jak widzicie, no, wydłużają się. Poprowadziłem je już dotąd. Także staram się rozbudowywać tę infrastrukturę kolejową. No i teraz rzecz jest następująca. Postawmy sobie, słuchajcie, tak samo wejście, ale zaraz, moment. Najpierw zobaczmy, czego te mrówkojady potrzebują. Mamy tutaj nasze. To są jakieś takie zwyczajne mrówkojady, nie są niestety złote, bo gdybym miał czekać na złote, to raczej chyba nie nagrałbym tego odcinka. 660 metrów kwadratowych. Zero wody, zero tutaj żadnych miejsc do spinaczki nie potrzebują. Może być maksymalnie jeden samiec i jedna samiczka. Dobra. Myślę, że tutaj spokojnie można trzymać się tych wymiarów, które tutaj nadałem. W związku z tym postawmy sobie, moi drodzy, tak samo takie drzwi, tak jak tam, po drugiej stronie. No i spróbujmy to zrobić zaraz. A czy mogę? Aha, nie, to już muszę ręcznie postawić, bo chciałem zobaczyć, czy mogę może ogarnąć to w jakiś taki lepszy sposób, ale widzę, że nie. Szkoda. No dobrze, damy radę. Myślę, że tutaj to by była odległość, załóżmy, jednej ściany, chyba. Mam nadzieję, że tak będzie. I to chyba będzie dobre miejsce. Dobrze, w porządku. To teraz tak. Skoro to mamy, no to teraz jak to będzie? O, to będzie tak tutaj ogarnięte. Niebezpieczne zwierzę uciekło. Już chyba wiem, o które zwierzę nawet chodzi. I to raczej jest guziec malutki. No a jak? Chipo! Chodź tu, Chipo! Chodź tu, ty, Chipo! No dobra, ile tych guźców tutaj jest malutkich, bo trzeba ogarnąć temat. O, mamy tutaj jeszcze guźce, to od razu je przeniesiemy tutaj do tych wybiegów dla maluchów, do naszego guźcowego przedszkola. Ciekawe. I co, tylko trzy? Mam nadzieję, że tylko trzy. No dobrze, przypilnujmy tutaj ich, bo... No chyba, że włączy się alarm, no to wtedy tam ogarniemy. Chociaż nie, zaraz, bo jeszcze tego chipa trzeba przerzucić. No to takie tutaj, proszę bardzo, jakie zabawy. W ucieczki. O, już następny biegnie, już następny. No i co, i dozorca nie zdąży go złapać? No nie zdąży, ucieknie. No właśnie. No i co teraz? I co teraz będzie? A, no tak. Czekajcie, bo tutaj trzeba...
Chodź. Ach, skubany. Anuluj przeniesienie, przenieś, ale tym razem tutaj. O, w ten sposób zrobimy. Będziemy sprytniejsi. No i chodź teraz ty. Ach, może ja zapauzuję, bo ten już ucieka, patrzcie. No ten już ucieka. Przenieś. Też ten chipo, a to złoty guziec, no to go szkoda trochę. No tak, już biegnie w kierunku wylotu. No tak jest, słuchajcie, z maluchami. Jeżeli chodzi o ten wybieg. Dorosłe się nie przeniosą, ale maluchy tak. No dobrze. Myślę, że możemy tutaj wrócić i ogarniać nasz wybieg dalej. Edytuj barierę. Tutaj może zróbmy sobie to na razie w ten sposób, bo widzę, że... No, o co ci chodzi? Dlaczego zasłonięte? Czym jest zasłonięte? Nie ma, że zasłonięte. Nie ma, że boli. Jakoś to poogarniamy, słuchajcie. Tutaj może to być w taki oto sposób. I teraz tak. To damy tu. O. Ten sam sposób jak po drugiej stronie. Teraz dalej. Teraz ciebie bym chciał, przyjacielu, bracie, kolego, przestawić tak, żebyś był prosto. O ile mogę. Tak chyba będzie dobrze. No teraz kolej na tego. Ale słupek bym chciał zaznaczyć. Tylko słupek. O, właśnie. O, coś takiego. Teraz lecimy dalej tutaj. Mam nadzieję, że tu również się da. No. Bez takich. Dobra. No co z to? Ojej. Może z góry będzie łatwiej. Dobra. Dlaczego tutaj robię w ten sposób? Nie chcę, żeby goście mi tutaj stawali i podglądali zwierzęta. Chcę, żeby poszli na drugą stronę. No dobrze, niech tak będzie. Niech tak będzie. Może tak być. Nie ma problemu. Tylko jedyna rzecz, którą chcę jeszcze zrobić, to chciałbym to opuścić. Żeby to, wiecie, było na jednym poziomie. Chyba jest. No dobrze, i to na razie tyle. Teraz rzecz jest następująca. Mam nadzieję, że mrówkojady również nie będą przechodziły tutaj przez tę barierkę, ponieważ chciałbym, żeby no nie tylko od tej strony goście mogli oglądać mrówkojady, ale też z pociągu. W związku z tym tutaj zrobimy to dokładnie tak, jak robiliśmy poprzednio. Aha, poprzednio to nie widzieliście. Sorry. No bo wiecie, bo ja mówiłem do was, tak? Ja do was mówiłem. Jak nagrywałem równiki. Więc tak... trochę ciężko teraz jest połapać się, że tamto się nie nagrało. Bo to powinien być kolejny odcinek. Ale dobrze, niech i tak będzie. Macie w tym momencie, moi drodzy, dwa w jednym. Zarówno mrówniki afrykańskie, jak i mrówkojady wielkie. Tutaj już nie mogę się doczekać, kiedy ukończę całą linię kolejową, bo będę chciał się z wami przejechać pociągiem. Myślę, że to będzie fajna wycieczka. Tym bardziej, że będzie można popatrzeć na niektóre gatunki zwierzątek. Właśnie z pociągu. Może nasi goście również się ucieszą, skorzystają na tym.
No dobrze, moi drodzy. Ogrodzenie mamy zrobione. Właściwie to wybieg. Sprawdźmy sobie jego parametry, jaka tutaj jest wielkość tego wybiegu. 928 m kwadratowych, więc bardzo fajnie. Dla mrówkojadów na spokojnie to wystarczy. No i teraz wpuśćmy te mrówkojady, słuchajcie, tutaj. Tylko zanim to nastąpi, to jeszcze po pierwsze. Opiszmy sobie ten wybieg właśnie jako mrówkojady wielkie. Żebyśmy wiedzieli, co to jest. Proszę bardzo. No i kolejna rzecz, jaką musimy zrobić, no to przypisać ten wybieg do naszej strefy kolejowej. I to właśnie uczynimy, tak żeby wiadomo było, którzy pracownicy mają się tutaj tym wybiegiem zajmować. Jest, jest. Która to jest godzina, bo ja nie zapauzowałem czasu i to tak właśnie wygląda, że nas noc zastała. No ale mam nadzieję, że tam cokolwiek widzieliście. No niestety, ale skwar jest taki, że człowiekowi ciężko się myśli i zapomina o tym, co ma zrobić. Weźmy sobie tutaj pierwszego mrówkojada, przenieś. No, panie. Ha, ha, ha. No, jeszcze się gra blokuje. Dobrze, jednego mrówkojada tutaj mamy. Teraz jeszcze samiczka. Przenieś. No. Proszę bardzo. Dobra. I musimy poczekać, aż tutaj nasi dozorcy ogarną mrówkojady, przyniosą nam je i będziemy dalej działać. No już wtedy na pauzie, bo nie chcemy oczywiście, żeby goście o tak za darmo sobie oglądali te zwierzęta. Mrówkojady, moi drodzy, są na wybiegu, ja już zapauzowałem czas. I teraz jeszcze jedną rzecz, którą tutaj trzeba zrobić koniecznie, to musimy sobie skonfigurować, co ile mają przychodzić pracownicy. Czyli technik co 3 miesiące, weterynarz również co 3 miesiące i dozorca co miesiąc. I możemy sprawdzić, co mrówkojady potrzebują, czego potrzebują tak naprawdę, jeżeli chodzi o teren. Sprawdźmy to. Za dużo piachu, za mało gleby, trawa długa, no to możemy tutaj albo dać, albo nie dać. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Może ogarnijmy na początek glebę. Gleba ciężka. I zniwelujemy piach. Zaczynamy, proszę państwa. Oczywiście tej trawy nie chcę tutaj usuwać, bo ona się zdecydowanie przyda. Nie chcemy mieć wszystkiego w glebie. Ale też tego piasku też jest ciut za dużo, w mojej skromnej opinii. No tutaj mogłoby to zostać. Dobra, to byśmy mieli. I teraz jakby im tutaj to trwałe schronienie zrobić? Wiecie co? Ja myślę, że... Ja myślę, że można byłoby im zrobić jamę w ziemi. Mrówniki, zaraz wam pokażę. Mrówniki mają to rozwiązane w taki oto sposób. O, coś takiego. I tak sobie tutaj śpią. Natomiast mrówkojady są trochę większe. Więc proponuję, żeby ogarnąć tutaj gdzieś na środku dziurę. I zobaczmy, jakby to wyglądało. Co ja wybrałem? Aha, glebę wybrałem. No to dobrze, to prawidłowo. O. Taką głębszą, troszeczkę głębszą te dziurę im tam zrobię. A tutaj troszeczkę do przodu chcę naddać. Żeby one mogły sobie po prostu wejść. I zaraz zobaczymy, czy tak będzie, czy one będą chciały tutaj wchodzić. Teraz tak, bardzo delikatnie potrzebuję to ogarnąć. Myślę, że tak będzie dobrze. O, proszę bardzo, jest, jest. No dobra, teraz tutaj można ciut wygładzić, tu ciut wygładzić. I to byśmy mieli, tutaj też ciut wygładzić. Mają takie łagodne zejście. Ciekawe, czy ten mrówkojad spadnie, czy tak będzie wisiał. Dobrze, w porządku. To teraz potrzebujemy jakieś tam miejsca do spania dla tych mrówkojadów. Myślę, że średnie liście im wystarczą. Ogarnijmy to tutaj. Ja bym nawet się, słuchajcie, pokusił,
aby im ogarnąć jeszcze, o, może średnie. Coś takiego. Takie, wiecie, takie mieszanki będą, o. Proszę bardzo, może być? Mam nadzieję, że tak. I teraz, słuchajcie, potrzebowałbym tutaj to jakoś zasypać. I teraz rzecz będzie dosyć ciekawa. Ja sobie na 20, może na 30 ogarnę. I teraz, dobrze, spadaj. Zwierzę uciekło. Które zwierzę? Pewnie guziec. Znowu? Następny guziec? Sprawdźmy, które to zwierzę uciekło. A, nie. Jest w porządku. Dziwne, dziwne, bardzo dziwne. Aha, bo on przestał być na ziemi i dlatego. Dobra. Pauza. Teraz spróbujmy to zasypać. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Niewątpliwie trzeba będzie się dosyć mocno postarać. Ale mam nadzieję, że się uda. Czy mogę to dać, powiedzmy, na jeden? I będzie działało? Będzie działało, super, fajnie. No, tylko tak działa. Jakby chciało, a nie mogło. Może na... No, na 50 spróbujmy. Sprawdźmy. Do mnie, panie, do mnie. No, coś się tu dzieje. Dobrze, to jeszcze troszeczkę, bo to tam będziemy, słuchajcie, czekali. Ach, tutaj to nie chce się naddawać. Okej. Czyli taka większa trochę góra musi być. W porządku. Później to wymodeluję. No dobrze, wyszło nam, słuchajcie, takie coś. Mam nadzieję, że jakoś tam to wygląda. W sumie tutaj jeszcze by można było użyć skały, ale no, może być w sumie gładka. Skały, panie kolego. I tutaj można byłoby zaznaczyć, że to jest właśnie skałka.
Myślę, że będzie to o wiele atrakcyjniej wyglądało w ten sposób. No, tutaj są szorstkie skały, tutaj gładka skała, więc myślę, że jest ok. Tutaj by można było troszeczkę trawy użyć, tam w środku u nich. No bo nie muszą tak na samej glebie spaść, tym bardziej, że jakieś liście tu leżą, jakieś sianko. No to mają to. Teraz tak, słuchajcie, jeżeli chodzi o środowisko, roślinność, oni praktycznie nie potrzebują roślinności, natomiast można by im to zrobić. Ameryka Środkowa i Południowa to jest kontynent, jeżeli chodzi o biomy, tropiki oraz step, no chociaż tutaj trawy, jest napisane, że to są trawy, natomiast wiemy o tym, że po prostu w filtrach jest to step. No dobrze, teraz tak, roślinki ogarnę później. To już zobaczycie na stenkach końcowych. Natomiast sprawdźmy, znaczy dajmy im przede wszystkim to, czego te zwierzęta potrzebują. Czyli po pierwsze, żywność. Ja w ogóle sobie to wyfiltruję na mrówkojada. Mrówkojad wielki, proszę bardzo. I teraz mrówkojad wielki, słuchajcie, potrzebuje tutaj na pewno dużej michy. Na pewno potrzebuje piciu. I jakiejś zabaweczki. Tutaj karmnik skrzynkowy, ja zacznę od niego, bo to jest taki, słuchajcie, sprzęt, który ciężko jest ustawić zazwyczaj. O właśnie, no i tu nam popsuł troszeczkę skałkę, bo jakieś takie dziwne ma pole wokół siebie. No dobra, no i teraz można dać, załóżmy, drapak gdzieś tutaj, można dać taki drapak, można dać dużą kulę śniegową, w Afryce to jest wskazane, rozumiecie? Żeby śniegi były. Tutaj piłeczka, to już mamy piłka dla psów. A to ciekawe. No dobrze, no niech będzie. Gdzieś to tutaj machniemy. Znacznik zapachu ziół. Można tutaj gdzieś przy ich leżu ogarnąć to. No i zielona ścianka, taka z listkami, gdzieś powiedzmy mogłoby to stanąć. Załóżmy. A niech stoi sobie tutaj. Proszę bardzo, to mamy. Jeżeli chodzi o posłania, również to tam wszystko jest ogarnięte. Żywność, tak? No to teraz udogodnienia. I udogodnienia dla naszych gości. Może nie, w ten sposób zrobimy. O, proszę bardzo. Ciach, ciach. I teraz tak, to będzie jedna tablica, a tutaj będzie druga tablica. No i gdzieś tutaj głośnik możemy sobie ogarnąć. I teraz sobie możemy również ogarnąć, że to jest mrówkojad wielki. Tutaj też mrówkojad wielki. No i na głośniku także mrówkojad wielki, z tym, że na głośniku to ja bym chciał jeszcze ogarnąć sobie tutaj zasięg. I teraz jeszcze możemy jakoś tak wyrównać to, żeby... Od jednej i od drugiej tablicy, żeby był taki sam rozmiar. Dobrze, słuchajcie. To mamy gotowe. No to co? No to teraz jeszcze tylko ja przygotuję roślinki. No i mam... Aha, nie no, gdzie? A słuchajcie. A jeszcze skrzynki na Tip and Donation, nie? Przecież musimy zarabiać. No dobra, to postawimy 3 skrzyneczki. O. Niech tak będzie. Śmietniki to ja postawię tutaj po drugiej stronie, aczkolwiek muszę się zastanowić, co ja bym tutaj chciał postawić. Tak czy inaczej, ja wam bardzo serdecznie dziękuję za to, że obejrzeliście ten film. Sekcja komentarzy należy do was. Łapki, subskrypcje, komentarze zawsze mile widziane. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.